Dzień dobry, nazywam się Marcin Czarnik i jestem aktorem od już prawie 20 lat zawodowo, a wcześniej amatorsko. Aktorem, można powiedzieć, zostałem w przedszkolu, kiedy tato zrobił mi maskę Liska i występowałem, zadebiutowałem na scenie. Wtedy postanowiłem, że będę robił to, co robię do dziś. Oprócz tego, że jestem teraz aktorem teatru TR Warszawa, wcześniej Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Teatru Wybrzeże w Gdańsku, to bardzo często przed rozpoczęciem takiej, powiedzmy, zawodowej aktywności teatralnej dużo jeździłem po różnych festiwalach teatralnych. Na jednym z nich Franciszek Starowiński, wybitny polski malarz, dał mi taki obrazek ze mną. Niestety nie mogę go odlepić od ściany. Gdzie byłem ja, było napisane: o, tutaj niecenzuralne słowo, jestem wspaniały. Nie uwierzyłem wtedy, ale jakoś nabrałem wiary w siebie i postanowiłem robić to, co do dzisiaj sprawia mi wielką satysfakcję. Sprawało mi też satysfakcję, kiedy na różnych konkursach, spotkaniach nieformalnych grup teatralnych robiłem to samo, co teraz i mam nadzieję, będę robił jeszcze długo. W związku z tym chciałem Państwa zaprosić do uczestnictwa w 13. Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Wejherowie. Mam nadzieję, że Państwo dotrą i że będzie wspaniałej atmosfery na tej cudownej kaszubskiej ziemi, w której spędzam wakacje co roku. Życzę Państwu i pozdrawiam serdecznie.